Po zakończeniu już trwających inwestycji dotyczących rozbudowy elektrowni węglowych, rząd nie będzie więcej inwestował w energetykę opartą na węglu. Ta deklaracja ministra Tchórzewskiego i inne działania podjęte przez rząd sprawiają, że w ostatnich dniach związkowcy przecierają oczy ze zdumienia. Widzimy, co się dzieje na rynku węgla, jakie są braki. Słyszymy o imporcie węgla ze Stanów Zjednoczonych. No coś tu jest nie tak. Coś tu jest nie tak. Albo sobie powiedzmy, że górnictwo, rzeczywiście prosto w oczy niech to powiedzą, że górnictwo nie ma sensu. Albo idźmy w tym kierunku, żeby to górnictwo było wydajne, ekonomiczne i było tym gwarantem tego bezpieczeństwa energetycznego. W liście skierowanym przez Górniczą Solidarność do premier Beaty Szydło oberwało się nie tylko ministrowi, ale także prezydentowi Dudzie. Kontrowersje wywołały te słowa wypowiedziane na sesji Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Polska niezmiennie od lat uczestniczy w globalnych wysiłkach na rzecz ochrony środowiska oraz walki ze zmianami klimatu i wywiązuje się w tym zakresie ze wszystkich swoich zobowiązań. Z nadwyżką zrealizowaliśmy cel redukcyjny wyznaczony nam w protokole z Kioto. Wraz z Unią Europejską realizujemy najbardziej ambitny w skali globalnej wkład do porozumienia paryskiego. Porozumienia, które zdaniem związkowców i części ekspertów jest po prostu antywęglowe. Mamy w Europie taką histerię antywęglową. Unia Europejska no niestety, ale robi wiele, żeby wyrugować węgiel z miksu energetycznego, no co jest bardzo nie w porządku, dlatego że trzeba by jednak brać pod uwagę specyfikę poszczególnych krajów. Polska, jak wiadomo, bazuje na węglu. Jeszcze przez wiele lat właśnie węgiel kamienny i brunatny będzie u nas głównym nośnikiem energii. No i ten niepokój związkowców jest uzasadniony. Jerzy Markowski, były wiceminister gospodarki, podkreśla, że to, co się dzieje w tej chwili na linii związkowcy-rząd, w końcu musiało nastąpić. Odejście od węgla się dokonuje samo i to nie tylko za sprawą prawa unijnego czy wymogów unijnych, ale również za sprawą naszej zdolności do wydobywania węgla w Polsce. Natomiast związkowcy przyzwyczaili się do tego, że są głaskani, pieszczeni, tolerowani i uwielbiani. Muszą się przyzwyczaić do tego, że są działaczami w normalnym przemyśle, które kreuje się przede wszystkim realiami ekonomicznymi. Związkowcy apelują w piśmie o pilne spotkanie z premier. Chcą wyjaśnić wszelkie wątpliwości dotyczące polityki węglowej rządu. Póki co nie otrzymali odpowiedzi.